Dzień dobry moi drodzy, słuchajcie, wracam po 6 miesiącach do YouTubowania, mam nadzieję, że już na dłużej, a wszystko spowodowane jest tym, że coraz częściej mam szansę kręcić wideo komercyjne, właśnie poza YouTubem. No i pojawił się taki problem, że potrzebny mi jest plecak bądź torba, jak każdemu fotografowi czy filmowcowi właśnie w takich akcjach w plenerze. No i o tym będzie dzisiejszy film, bo słuchajcie, wyzwaniem było znaleźć taki plecak czy torbę pod względem trzech rzeczy. Pierwsza, żeby mógł zabrać ze sobą wszystko, co potrzebuję. Po drugie, żeby był wygodny, żebym po miesiącu łażenia z nim nie wyglądał jak dzwonnik z Notre Dame czy coś gorszego. A po trzecie, żeby on też w miarę wyglądał, a nie tak jak większość sprzętu fotograficznego, który wygląda jakby był dla komandosów. No i słuchajcie, chyba udało mi się coś znaleźć. Nie będę ukrywał, plecak, który znalazłem, jest w zasadzie dla mnie idealny i postaram się kilka wad znaleźć, żeby nie było, że jestem nieobiektywny. No i plecak, który znalazłem, nazywa się Manfrotto, bo w sumie producentem jest Manfrotto, z serii National Geographic. Seria konkretna to Walkabout, a jego piękna, łatwo spływająca z języka nazwa to W05072, jeśli mi pamięć nie myli, ale widzicie, z takimi nazwami tak to jest, że ciężko je zapamiętać. No i słuchajcie, troszkę opowiem Wam o jego cechach, a na końcu pogadamy sobie o tym, dlaczego jest taki drogi i dlaczego nie można go dostać w Polsce, niestety. Odnosząc się do pierwszego punktu, w którym mówiłem o tym, że chciałbym mieć plecak, w którym będę mógł przenosić wszystko, no to wydaje mi się, że udało mi się taki znaleźć, bo słuchajcie, zależało mi po pierwsze na tym, żeby mieć plecak na akcje filmowe, w którym cały sprzęt znajdzie się tutaj, czyli aparat, obiektywy, ale o tym za chwileczkę Wam pokażę, co tutaj się mieści. Ale fajnie by było, gdyby ten plecak mógł spełniać też inne funkcje, na przykład posłużyć mi na wyjazd taki turystyczny, w którym nie cały plecak jest mi potrzebny na takie zastosowanie foto, ale na przykład tutaj można sobie zmieścić różne dodatkowe rzeczy, typu nie wiem, słuchawki, switcha, a nawet zmieścić 15-calowy laptop. Zobaczcie, ile tutaj jest dodatkowych przegródek. Mamy tą przegródkę, którą Wam przed chwilą pokazywałem, ale oprócz niej samej w środku, zobaczcie, jeszcze macie dodatkowe przegródki, żeby sobie jakieś baterie, karty pamięci przechować. Tutaj z przodu mamy miejsce na paszporty, na jakieś długopisy. Tu jest kolejna przegródka, tutaj jest kolejna. Tu z boku mamy jeszcze kilka, można tutaj na przykład przypiąć klucze. A z tej strony mamy taką fajną kieszeń, w którą można włożyć na przykład statyw, przywiązać go tutaj tymi paskami i nosić go ze sobą. A gdybyście mieli na sobie kurtkę przeciwdeszczową właśnie na wycieczce gdzieś za granicę, to można ją tutaj przełożyć, gdy nie jest Wam potrzebna i wszystko macie w jednym miejscu. Najważniejsze jednak jest, ile uda się tutaj zmieścić sprzętu fotograficznego, ponieważ w związku z tym, że korzystam z aparatu bezlusterkowego, to chciałem właśnie taki aparat z obiektywem, jakiś dodatkowy obiektyw tutaj zmieścić. Zobaczcie, zmieścił jeszcze się Mavic z pilotem, jakiś rekorder i spokojnie jeszcze by weszła tutaj lampa LED-owa, w związku z czym mam w zasadzie wszystko, co będzie mi potrzebne na stosunkowo prostych zadaniach filmowych. Super. Nawiązując, słuchajcie, do drugiego punktu, w którym mówiłem o wygodzie tego plecaka. W związku z tym, że laptop, który wsadzamy do środku, znajduje się po zewnętrznej stronie plecaka, a nie wewnętrznej, co nie jest, słuchajcie, standardem, bo masa plecaków niestety kładzie go po tej stronie, po której mamy kręgosłup, to w tym plecaku powoduje to, że nawet niosąc tego 15-calowego MacBooka czy innego laptopa, jest Wam nadal wygodnie, bo nadal plecak układa się z linią Waszych pleców, która, jak wiecie albo nie wiecie, nie jest ten kręgosłup linią prostą, tylko układa się w literę S i tak układa się również ten plecak. Co fajne również, ta gąbka, która tutaj nie dość, że zabezpiecza nas sprzęt, że gdybyśmy kładli na ziemi ten plecak, to nie uszkodzimy naszych obiektywów czy aparatu, to przy okazji bardzo dobrze tutaj wpasowuje się właśnie w lędźwia, więc zaufajcie mi, niezwykle wygodny jest ten plecak i testowałem go już na różnych zadaniach i nawet nosząc go wypełnionym, tak parę kilo sprzętu mając tam w środku, po godzince jesteście nadal spokojnie, pełni sił, a nie zmęczeni, jakbyście nosili worek kartofli, więc mega, bardzo fajnie. Jeszcze jedna ważna sprawa odnośnie otwierania. Zobaczcie, że plecak otwiera się tylko od środka, co jest o tyle istotne, bo są oczywiście plecaki, które pozwalają na ładowanie sprzętu z obu stron. Natomiast dla mnie to była kluczowa sprawa, żeby ten plecak był tylko otwierany, ta przegródka na sprzęt, tylko od środka, żeby nie było sytuacji, w której ktoś może Wam sprzęt po prostu wyjąć z niego, gdy stoicie w jakimś tłumie, w metrze czy gdziekolwiek. Więc to też bardzo fajny feature tego plecaka. No i ostatnia sprawa, słuchajcie, czyli wygląd tego plecaka, bo oczywiście można o tym dyskutować, bo są gusta i guściki. Natomiast jedno, co jest ważne, po pierwsze, ten plecak nie wygląda moim zdaniem jak plecak fotograficzny.
co moim zdaniem w przypadku szczególnie jakichś wycieczek może być o tyle istotny, że nie bardzo zwraca uwagę na tyle, żeby ktoś mógł skojarzyć, że w środku macie bardzo drogi sprzęt, na przykład kamerę czy drona za kilka tysięcy złotych, co powoduje, że istnieje mniejsze ryzyko na to, że wam ktoś ten sprzęt po prostu ukradnie, więc to jest o tyle fajne. A po drugie, wydaje mi się, że nie wygląda, w związku z tym, że nie wygląda jak taki sprzęt fotograficzny, to jest dosyć stylowe, wygląda jak taki fajny miejski plecak. Mnie osobiście się bardzo podoba, więc to na plus. Pomijając te wszystkie trzy główne aspekty, to jest jeszcze jeden, którego nie planowałem, w sensie nie był dla mnie bardzo istotny, ale z fajnym dodatkiem. Na dole tutaj w plecaku jest taka pelerynka, która pozwala wam nałożyć ją na plecak, no i powoduje to, że on staje się mniej lub bardziej oczywiście wodoodporny, w związku z czym, gdy pada jakaś mała mrzawka, to możecie sobie tą folię wyciągnąć i zabezpieczyć swój sprzęt przed deszczem. Oprócz, słuchajcie, pelerynki, mamy jeszcze tutaj takie miejsce, żeby sobie zapiąć ten plecak, żeby nam się go trochę wygodniej nosiło. A oprócz tego zobaczcie jeszcze dwie rzeczy. Tutaj macie miejsce na jakieś chusteczki czy na jakieś małe rzeczy, które można sobie tutaj schować. Nie wiem, czy to zostało pomyślane pod kątem jakiegoś małego telefonu. Nie wiem, czy nadal takie istnieją, żeby tutaj się mieściły. A tutaj, jeśli korzystacie z takich tradycyjnych słuchawek dousznych na kablu, to można je sobie tutaj magnetycznie odłożyć. One się tu przypinają i będą sobie po prostu wisieć. No zazwyczaj już większość z nas ma dzisiaj słuchawki bezprzewodowe i takie już bym chyba się bał tutaj ryzykować je odkładać na tym panelu. Natomiast no jest. Jak każdy gadżet niestety i ten plecak nie ma samych zalet. I tak jak na początku powiedziałem, oczywiście będę się trochę czepiał, bo jeśli chodzi o moje potrzeby, to plecak jest generalnie prawie że idealny. Pierwsza sprawa, zobaczcie materiał, z którego on jest wykonany. Dół pokryty jest takim ala skóropodobnym materiałem, w związku z czym, gdy stawiacie go na ziemi, nie ma problemu, wystarczy go w zasadzie otrzepać i idziecie dalej. Natomiast naturalnym jest, kiedy chcecie wypakować sprzęt fotograficzny z niego, no to trzeba go położyć na tym panelu, który czegokolwiek się nie dotknie, to robi się zaraz brudny. W związku z czym to jest delikatny minus tego plecaka. Druga sprawa to paski, które tutaj znajdziecie i słuchajcie, naprawdę zaczynam się czepiać. Niestety nie da się ich całkowicie wyjąć z tych uprzęży, które się tutaj znajdują. W związku z czym przekładanie kurtki, o którym wspominałem, do najprostszych nie należy. Da się tutaj przeciągnąć kurtkę, ale trzeba trochę powalczyć i wydaje mi się, że gdyby dało się je po prostu wypiąć, to byłoby zwyczajnie łatwiej. No ale może z drugiej strony w ten sposób jest bezpieczniej. Trzecia sprawa to pelerynka, która ma zabezpieczać nasz plecak przed deszczem. Niestety nie nachodzi w całości na niego, w związku z czym w sytuacji takiego rzęsistego deszczu może nam w tym miejscu, gdzie plecak przylega do naszych pleców, nalewać się woda i w ten sposób może dostać się do środka, uszkadzając nam niestety sprzęt. Pozostał nam największy mankament tego plecaka, czyli jego cena, która może niestety wynikać z tego faktu, że nie jest on dostępny w Polsce, ani w zasadzie w Europie. Słuchajcie, pojawiał się on na sklepach internetowych jako coś, co ma być niedługo dostępne w sprzedaży. Pisałem do tych sklepów, okazuje się, że nikt nie wiedział, kiedy ta data premiery ma nastąpić. W związku z czym postanowiłem napisać bezpośrednio do Manfrotto. I tam przedstawiciel Manfrotto napisał mi maila, że niestety nie planują sprzedaży tego plecaka ani w Polsce, ani w Europie, ze względu na to, że według nich ten plecak na ten rynek jest zbyt drogi. Ten plecak musiał dotrzeć, słuchajcie, do mnie właśnie z Korei, w związku z tym, że nie jest dostępny w Europie. Zamawialiśmy go jakiegoś faceta, który sprzedaje elektronikę i poszedł gościu do sklepu, kupił go i przesłał. W związku z czym cena tego plecaka dosyć mocno poszybowała w górę, natomiast powinien on mniej więcej kosztować przy takim ściąganiu około 1300 zł, ale słuchajcie, bez cła i praktycznie nie ma takiej szansy, żebyście po prostu zamawiając go od drugiej osoby, na przykład właśnie z takiej Korei, tego cła nie zapłacili, a jeśli będziecie musieli, to ta cena może prawie wywindować się do 2000 zł. No i teraz słuchajcie, pytanie, czy te 2000 zł za taki plecak to zbyt dużo? Z jednej strony tak, bo po prostu to jest dużo za plecak, a z drugiej strony myślę sobie, że dla osób takich jak ja, które pracują jednak, tworzą filmy za pieniądze i to służy jako narzędzie do pracy, które zabezpiecza wielokrotnie droższy sprzęt, który znajduje się w środku, to może nie jest tak źle. On po prostu na siebie zarabia. Co wy na ten temat sądzicie? Czy uważacie, że taki plecak nawet za te 1300 zł nie sprzedałby się w Polsce, a tym bardziej w Europie? No i czy uważacie, że taki plecak powinien zostać przez Manfrotto u nas wprowadzony? Bo moim zdaniem jak najbardziej, ponieważ plecak jest naprawdę po prostu mega, mega fajny. Dzięki za uwagę i do następnego razu.